Dzień dobry, dzisiaj jesteśmy w Bodzentynie, w mieście Bodzentyn. Przekazać Państwu informacje odnośnie bieżących, aktualnych inwestycji w tym mieście, bieżących, ale też które były i które jeszcze trwają. Obecnie jesteśmy na ulicy Zadworskiej i ulicy Żeromskiego, gdzie trwa modernizacja przebudowy wodociągu na tych ulicach. Trzeba podkreślić bardzo ważną rzecz, że w tym roku zakończymy wieloletnie zmagania, taki proces modernizacji, budowy wielu urządzeń inwestycyjnych związanych z wodno-kanalizacyjną gospodarką ściekową. Między innymi, o czym kiedyś mówiliśmy, modernizację, przebudowę oczyszczalni ścieków w Bodzentynie, budowę kanalizacji w miejscowościach naszej gminy, w miejscowościach, które obejmują jakby aglomerację Bodzentyn dla 4 tysięcy osób. Wiele urządzeń wodnych, jak stacje utlenienia wody, studnie bębinowe. Jest to niewątpliwie wydarzenie w naszej gminie dość znaczące, bo nie było w historii naszych działań w ogóle w przeszłości tak zaawansowanych prac, jak obecnie od kilku lat prowadzimy. To są rzeczy, które są bardzo ważne dla naszych mieszkańców i chcemy się z tego wywiązać jak najlepiej. Cieszy mnie bardzo, że już niedługo zakończymy ten wieloletni proces, który był planowany od kilku lat i że mieszkańcy tych miejscowości jak Śniadki, Wzdoły, Chucisko, Leśna, Psary Podłazy, Dąbrowa Górna będą już przyłączone, część już są, prawda, ale jeszcze kilka miejscowości będą przyłączone do sieci, która jest nowo wybudowana. Dlatego tutaj chcemy Państwu przekazać taką garść informacji o bieżącej sytuacji oraz o finale tych inwestycji, które realizujemy. W ramach inwestycji modernizacyjnych, czyli naprawiających stan zastały, obecnie realizujemy przebudowę wodociągu w ulicy Zadworskiej. Ulica obok, przebudowa wodociągu na ulicy Żeromskiego, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bodzentynie za chwilę. Są to ostatnie inwestycje w ramach dużego projektu finansowanego w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość brutto przebudowy wodociągów na ulicy Zadworskiej i w ulicy Żeromskiego to kwota ponad 2 miliony 200. Mamy jednego wykonawcę tych inwestycji, firma Konwes Bud. Planujemy zakończenie inwestycji w październiku roku bieżącego. W ramach tej inwestycji przepinamy mieszkańców ze starych przyłączy do nowego wodociągu, co znacznie usprawni jakość, podniesie jakość dostarczanej wody. No i oczywiście zlikwidujemy stan, który był w pewnym sensie patologiczny, przyłącza pod budynkami zabudowane, niemożliwość czyszczenia sieci i niemożliwość usuwania awarii. Jeżeli chodzi o oczyszczalnię ścieków w Bodzentynie, również jest w końcowej fazie realizacji, planujemy ją zakończyć w trzecim kwartale tego roku. Jeżeli cokolwiek się zostanie, to przejdzie na okres późniejszy. Po jeszcze w fazie końcowej mamy kanalizację sanitarną realizowaną w 16 miejscowościach. Są to krótkie odcinki, których nie byliśmy w stanie zakończyć w terminie umownym do 31 grudnia roku ubiegłego. Nie z naszej winy, nie z winy wykonawców. Problem leżał w tym, że Zakład Energetyczny PGE po prostu nie realizowało przyłączy do pompowni sieciowych. Bez dostawy energii elektrycznej niemożliwe było podłączenie mieszkańców, przyłączanie mieszkańców do sieci. Po prostu ścieki nie mogły płynąć. Inwestycją, którą będziemy realizować również na terenie miasta Bodzentyna, jest wymiana istniejących hydrantów i renowacja w wielu przypadkach hydrantów istniejących tam, gdzie one są sprawne, a wymagają niewielkich nakładów inwestycyjnych po to, żeby je przywrócić do właściwego stanu. Dziękuję. Wartość tych inwestycji, które realizuje nasza spółka, to jest ponad 90 milionów złotych.
To jest bardzo duża kwota. To realizujemy już, jak powiedziałem wcześniej, kilka lat. Projekt zaczął się w 2017 roku, czyli to już trwa cały proces 5 lat. Ale warto było poświęcić ten czas, żeby zaprojektować i zgodnie z projektem wykonywać tak duże zadanie. Jest to niewątpliwie ewenement w skali naszego województwa, żeby taka jednostka jak nasza spółka realizowała w tak niewielkiej gminie tak duże zadanie dla jednocześnie na wielu obszarach, czyli wodociągi, kanalizacja, stacje utlenienia wody, studnie głębinowe. To wszystko było naprawdę złożone, ale już zmierzamy ku końcowi, żeby zakończyć ten proces w tym roku.